Rozpoczynamy apel jasnogórski. Chcemy modlitwą i sercem być blisko przy Janie Pawle II. Pamiętamy ten dzień 16 października 1978 roku, kiedy usłyszeliśmy głos Habemus Papam. Mamy papieża. Serca Polaków zabiły bardzo mocno. A na całym świecie pytano się, kto to jest kardynał Wojtyła. A 22 października, w dzień oficjalnego ingresu, kiedy rozpoczął swoją misję w Watykanie, do Polaków wtedy powiedział słowa, które warto dzisiaj przytoczyć. To on wtedy powiedział o tym, abyśmy otworzyli drzwi Chrystusowej. Mówił, nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. I dalej. Piotr przybył do Rzymu. Co go skierowało i przyprowadziło go do tego miasta, serca imperium? Jeśli nieposłuszeństwo natchnieniom otrzymanym od Pana, może ten rybak z Galilei nie chciałby przyjść aż tutaj. Może wolałby pozostać tam nad brzegiem jeziora Genezaret ze swoją łodzią, ze swoimi sieciami. Ale prowadzony przez Pana posłusznie go natchnieniu przybył tutaj. Według tradycji w czasie prześladowania za Nerona Piotr chciał opuścić Rzym, ale wkroczył Pan, wszedł mu naprzeciw. Piotr zwrócił się do niego pytająco, Quo vadis Domine, dokąd idziesz Panie? A Pan odpowiedział mu natychmiast, idę do Rzymu, by mnie ukrzyżowano po raz drugi. Wiemy, że Jan Paweł II został posłany z dalekiego kraju. Opuścił swoją łódkę, swój lud wierny w Krakowie, aby być pasterzem całego świata. On wtedy powiedział, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie bójcie się. Otwórzcie drzwi systemów politycznych. Otwórzcie drzwi waszych państw, waszych serc. On chce przyjść, przynieść wam pokój i miłość i miłosierdzie. Dziwili się wszyscy, że tak serdecznie i tak prosto z serca do serca mówił do nich. 22 października, spotkanie z Polakami. I mówił, módlcie się za mnie, za życia i po śmierci. A teraz, kiedy Kościół go wyniósł na ołtarze, on wstawia się za nami. I dzisiaj do świętego papieża Polaka, który ponad 100 pielgrzymek odbył na całym świecie, który 130 miast odwiedził, który spotkał się z milionami ludzi, my zwracamy się, święty Janie Pawle II, bądź naszym drogowskazem. Chcemy pamiętać słowa, które tutaj wypowiedziałeś w Lublinie, przy naszym kościele. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. I mówiłeś,
jakby do nas osobiście, służyć Bogu i służyć ludziom na tej polskiej ziemi, to wasze zadanie. Chcemy w te dni, które związane są z Janem Pawłem II w tej papieskiej świątyni, gromadzić się, aby się modlić przez jego wstawiennictwo za tak wielkie dziedzictwo, które nam zostawił. Za to, że uczył nas, jak się modlić, jak być przy Chrystusie. I tak jak Piotr, który umierał w męczarniach w Rzymie, tak on też w cierpieniu na krzyżu swego łoża nie wstydził się umierania. Niech Jan Paweł II dzisiaj, kiedy przeżywamy 40. rocznicę jego ingresu, kiedy w naszej diecezji świętujemy 7. rocznicę przyjścia pasterza archidiecezji księdza arcybiskupa Stanisława, będzie dla nas wzorem, opiekunem i przewodnikiem. A teraz, pamiętając na herb papieski, który kazał wykonać w sposób najbardziej prosty, krzyż, a obok krzyża Maria. Bo on powiedział: totus tuus, Tobie, Mario, zawierzam moje pasterzowanie. Chcemy teraz wsłuchiwać się w słowa Magnificat. Utwór ma 8 minut. Jest troszkę dłuższy, ale jakże piękny. Chór Jana Pawła II razem z księdzem dyrygentem Tomkiem pomoże nam jeszcze głębiej przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki, której zawierzył siebie, losy Polski i świata, dziękować za Jana Pawła II.
Ta wymowna cisza towarzyszy nam, kiedy wsłuchiwaliśmy się w te piękne słowa i piękną muzykę Pachelbela, Magnificat. A teraz, wpatrując się w służebnicę Pańską, Maryję, chcemy w dziesiątku różańca powierzać nas samych, nasz chór Jana Pawła II, powierzać naszą parafię i wspólnie modlić się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Święty Janie Pawle II, a teraz wspólnie zaśpiewajmy Barkę. Tak bardzo ukochał tę pieśń oazową i często mówił: dziękuję Ci, pieśń oazową, która przyprowadziłaś mnie do Watykanu.
Zanim udzielę błogosławieństwa, jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować na początku tym wszystkim, którzy przyszli. Jest nas 30 osób. To pięknie, że przyszliście, aby modlić się przez stawiennictwo Jana Pawła II. Każda osoba się liczy. Chcemy w ciągu roku 6 razy spotykać się na apelu. 2 kwietnia śmierć Ojca Świętego. Potem będzie 18 maja jego urodziny. Potem następne spotkanie to 9 czerwiec, nasz odpust i wizyta w Lublinie. Kolejne spotkanie to 16 października, a potem 22 października i na odpust w tym roku 30 grudnia będzie na zakończenie naszego odpustu także apel jasnogórski. Dziękuję naszemu chórowi, mówię naszemu, bo przy naszej parafii są, chcę zrobić salę, żeby mieli swoją salę na spotkania, bo są takim skarbem, diamentem. Tak pięknie potrafią przybliżyć nam piękno muzyki i słowem ubogacić to co, wszystko, co gdzieś jest głęboko w nas, a co oni potrafią wyśpiewać i wymówić. Dziękujemy księdzu Tomkowi Lisieckiemu, naszemu księdzu Piotrowi, który nagrywa to. Cieszymy się, że ksiądz kanonik Ryszard jest z nami. Niech Pan Bóg nam pobłogosławi, a na zakończenie zaśpiewamy Zapada zmrok i wtedy będziemy mogli ostro wszyscy zaklaskać i podziękować chórowi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
spokojnie spać. Dobrej nocy, szczęść Boże. Szczęść Boże.